Drodzy, witajcie 25 listopada w środę o poranku. Przede mną jedna z moich pierwszych gier Eurobiznes. Wiemy, że w czasie pandemii wiele osób grało w gry. Między innymi też również przypomnieliśmy sobie z całą rodziną o tej grze, która jest bardzo starą grą. Jak już powiedziałem, w czasie mojego dzieciństwa to była pierwsza gra, w której po raz pierwszy spotkałem się z pieniędzmi. Z pieniędzmi, za które można było kupić miasta, można było kupić domy, można było kupić hotele, ale nie tylko, można było kupić kolej, wodociągi, elektrownie, ale za te pieniądze również się płaciło. I te pieniądze niestety nie były ciągle nasze, bo były albo banku, albo innych graczy, bo trzeba było również podzielić się z tymi pieniędzmi, oddać te pieniądze innym graczom, jeśli się stanęło na polu, które było wykupione przez innego gracza. Ale bardzo ciężką sytuacją było wtedy, kiedy stawało się na polu, idziesz do więzienia i trafiało się za kratki. Ponieważ wtedy nie można było nic zrobić, nie można było sprzedawać, nie można było kupować, ale również nie można było otrzymywać pieniędzy od swoich przeciwników. Można powiedzieć, taka trochę niesprawiedliwość. Niesprawiedliwość, która objawiała się tym, że jeśli ktoś miał wykupione małe miasto, to otrzymywał mniej pieniędzy od tego, który miał wykupione większe miasta. Co się tego tyczyło, jeśli ktoś miał więcej pieniędzy, mógł sobie pozwolić na więcej. Ta gra kończyła się wtedy, kiedy albo ktoś zbankrutował, czyli nie miał żadnych pieniędzy, albo już nie było czego kupować. I wtedy liczyło się, kto był najbogatszy, ten wygrywał. Ta gra pokazuje nam pewne mechanizmy, które również w naszej codzienności funkcjonują. Ale nie tylko dzisiaj, ale przede wszystkim od samego początku świata te mechanizmy, te podziały na bogaczy, na biednych, niestety ujawniały się w dziejach ludzkości. I o tym między innymi mówią nam dzisiejsze słowa z księgi proroka Amosa z 6 rozdziału, 6 wiersz. Piją wino z czasz ofiarnych i namaszczają się najlepszymi olejkami, lecz nie boleją nad zgubą Józefa. Prorok Amos, prorok Starego Testamentu, został posłany do Izraela, aby przypomnieć Izraelitom, co jest najważniejsze w ich życiu, w ich obcowaniu ze Stwórcą. Amos piętnuje podziały społeczne na bogatych, na biednych, na to, że bogaci gardzą biednymi, że im nie pomagają, że mają za nic prawo, które otrzymali od swojego Stwórcy. Prorok Amos nad tym boleje, bo przecież nie tak Pan Bóg pobłogosławił tym, którzy mają pieniądze, aby mieli je tylko dla siebie, ale żeby potrafili dzielić się z innymi. I o tym przypomina apostoł Paweł, że to bogactwo, które mamy, jest bogactwem od naszego Stwórcy, który nam błogosławi, który chce, abyśmy się tym bogactwem dzielili. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarby jako dobry fundament na przyszłość,
aby dostąpić żywota prawdziwego. Dzielić się z innymi tym, co mamy. W tej grze to raczej bardzo trudne, bo nie dzielimy się z własnej woli, ale dzielimy się z przymusu. Ale prawdziwy chrześcijanin wie, że to Boże błogosławieństwo objawia się w tym, że ma pracę, że ma pieniądze, ale również wie, że może i powinien te pieniądze wykorzystywać, aby pomagać innym, aby dawać nadzieję innym. Bo tego bogactwa, drodzy, nam nikt nie odbierze. Bogactwa, które możemy otrzymać, kiedy Bóg nam będzie błogosławił, kiedy z hojności naszych serc będą wypływać dobre uczynki. A żeby dobrze uczynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. To nasze działanie powinno być skierowane na najbardziej potrzebujących. O tym będzie nam przypominał czas Adwentu, wigilijne dzieło pomocy dzieciom. To taka akcja trzech kościołów chrześcijańskich, kościoła ewangelickiego, rzymskokatolickiego i prawosławnego, która daje nadzieję, która chce, abyśmy tym, co mamy, podzielili się z najbardziej potrzebującymi. Drodzy, a tak czyniąc, będziemy gromadzili sobie skarb, który mamy w niebie, którego nikt nam nie zabierze, którego żaden bank nam niestety nie będzie mógł odebrać. Nie wyciągniemy karty i nie będzie tam napisane, że tracisz wszystko. Pan Bóg nam błogosławi i chce, abyśmy w Nim pokładali swoją nadzieję i w Nim pokładali skarb. Skarb, który jest niezniszczalny, który trwa wiecznie. Drodzy, życzę Wam błogosławieństwa na ten dzisiejszy dzień. Amen.